Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I jesteśmy sobie na tej mapce, modyfikowanej mapce, zmodyfikowanej, a właściwie stworzonej zupełnie od nowa. Kurde, ta Tatra jest cholernie głośna, muszę zawsze ściszać sobie dźwięk, żeby cośkolwiek słyszeć, na przykład swoje myśli. A właśnie, jeśli chcesz nie przegapić następnych odcinków ze Spin Tires, a naprawdę, będą bardzo fajne, bo są różne modyfikacje, jest ich coraz więcej, są coraz fajniejsze. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, gdzie właśnie będę je nagrywał, te różne modyfikacje i tak dalej. Dobrze, wracajmy do tematu. Jestem sobie tutaj i mam Tatrę, muszę przetransportować ten pojazd tutaj do garażu i miejmy nadzieję, że to będzie tyle. 4 garage points. I czy to mi wystarczy? Bo... Ej, co mi tutaj źle pokazujesz? Kurde, niepotrzebny mi ten GPS, przecież ja wiem, gdzie tutaj jechać. Mapę już znam dosyć dobrze i chodzi o to, że no tak mniej więcej przytoczę osobom, które jakimś cudem nie były na poprzednim odcinku, że muszę tutaj odblokować sobie garaż, aby załatwić sobie, czy raczej zmodyfikować moją ciężarówkę do transportu drzewa. Muszę dać do niej jakąś przyczepę albo naczepę do transportu drzewa, dużą, krótką, i wykonać jeden z celów, tak? Czyli przetransportować drzewo stąd, powiedzmy tu. Albo nie wiem, albo tutaj, nie? Tutaj chyba najłatwiejsza opcja, chociaż niekoniecznie, bo trzeba chyba jechać troszeczkę naokoło. Tu jakoś nie pamiętam, jak to szło. No ale nie jest to taka łatwa sprawa. W każdym razie jestem sobie tutaj i mam do przetransportowania, a raczej do przeciągnięcia ten samochód z materiałami naprawczymi do mojego warsztatu. Ojej, ojej. Jezus! Mam nadzieję, że nie było aż takie mocne uderzenie. Tak, tamten samochód jest bez paliwa. Moment, jak to wygląda. Ojej, ale bym poleciał. No i tutaj będzie ciężka sprawa. I bardzo mnie to fascynuje i ciekawi, jak to tutaj sobie przejdziemy. Będę musiał bardzo powoli jechać. A niestety jak ja naciskam hamulec, to hamulec z tyłu w tym samochodzie chyba się nie włącza. Coś tak czuję. Też nie, ręczny działa z tego co widzę. Ale dobra, możemy go też hamować w ten sposób. Dobra, sprawdźmy czy ręczny działa. Dupa zbita, nie działa ręczny tam. Czyli teoretycznie mógłbym panować nad tamtym samochodem, gdyby miał paliwo. A w tym wypadku będzie naprawdę bardzo ciężko, bo no może być ciekawie, może być ciekawie. Tutaj zobaczcie co mamy. Moja ciężarówka, moja Tatra ma naprawdę... Moment, weźmiemy sobie skrzynię ręczny, skrzynię weźmiemy sobie na jedynkę. Ach, nie, wsteczny tylko jedynkę, żebym mógł sobie... Ja wam pokażę. Tutaj mam taki guziczek i on odpowiada teraz za hamulec, no nie? Widzicie, sobie teraz hamuje, więc taka jest różnica używając właśnie skrzyni manualnej, że tym jednym triggerem po prostu sobie hamuję na padzie. Ja lubię bardzo grać w Spin Tires na padzie, bo jest dużo lepsza kontrola, tak? Tak. No dobra, próbujmy sobie zjechać. Patrzę, czy ten samochód za mną zjeżdża, ale on jest na takim jakimś miejscu, że go przyblokowało drobinkę. Ale już się zaczyna powoli toczyć, więc dobra, próbujemy. Ja tutaj na raz chyba nie wykręcę. Muszę bardzo, bardzo... Aj! Bardzo, bardzo powoli jechać. Dobra, próbujemy wycofać odrobinkę. Będę musiał go popchać, dziada. A, z tym nie ma problemu. Tatra jest tak mocna, że tu stresu nie ma. Dobra, co się dzieje z tyłu? No nawet jakby spadł z tej skarpy, ja jestem w stanie Tatrą go wyciągnąć z tego. Zerknijcie tylko. Także, no, dla Tatry ciągnięcie takiego pojazdu to jest zabawa. Tutaj się nic nie dzieje z samochodem, jeśli chodzi o utratę mocy. No, ale jestem ciekawy, co się stanie teraz, gdy już dociągnę to auto z tyłu do warsztatu. No, bo nie oszukując was, jestem...
Nie jestem pewny, czy odblokujemy ten warsztat tamtym właśnie pojazdem. Dlatego, że tam mamy punkty naprawcze dla samochodów, a nie było nic napisane o punktach odblokowywania warsztatu. No właśnie. I tutaj musimy mieć aż... Co to było? Oh shit. Widzieliście to? Co się stało? Jakoś linka się gdzieś zahaczyła albo coś i samochód nagle uszkodził się na 500 punktów, to jest zajebiście dużo i z rur lecą mi ognie. Ja się cieszę, kurde, że całkiem nie wybuchło. Ja dziękuję. Ale się zdziwiłem teraz, naprawdę. Ach, cholera, to nie jest chyba ciężarówka do odblokowywania. Dobra, mniejsza. Weźmy sobie inny pojazd. Tutaj mamy gnojka jeszcze, ukrytego. O, oh man, zepsuty. Shit. A ten? Zepsuty. A ten? Ten jest w miarę dobry. Mamy trochę paliwa. I dobra, wiecie gdzie pojedziemy? Pojedziemy przez most. Tu jeszcze coś sobie stoi. Ten to nie wiem. Ale on jest wolniejszy chyba od tamtego. Ach. Dobra, weźmiemy sobie tego. Ale musimy przejechać przez most tutaj i pojechać. Tu jeszcze jest jakieś ukrywanie, ale tu nie wiem, czy będzie jakiś pojazd. No, nie wiem, ciekawe. Muszę pojechać tu. I tu. Odblokować te dwa miejsca. Może tu będzie pojazd, którym będę mógł odblokować cholerny warsztat. No bo ja pierdzielę. Ach. Jak to? Ojej, ojej, ojej. Zakopany od razu. Kurde! Dobra, przynajmniej są tutaj drzewa. Blokada dyferencjału, napęd na 4 koła i jedziemy. Znaczy na kurde, 6 kół. A ta ciężarówka jest z kolei tak cicha, ja jej w ogóle nie słyszę. Przed chwilą jeździłem Tatrą, muszę sobie podgłośnić. Jesus. Dobra, spokojnie, spokojnie moi drodzy, jest ok. Blokadę dyferencjału wyłączam, żeby lepiej nad samochodem panować. Tak, tym autem zdecydowanie lepiej się jeździ z tego względu, że tutaj koła wracają na pozycję prostą, a w tamtej ciężarówce, którą też mogłem jechać, która nawet była bliżej, ona jest wolniejsza i tamtymi kołami trzeba kontrolować, żeby wyszło na prostą. Nie wiecie co chodzi, kurde, jak w samochodach. A w ciężarówkach jest to tak dziwnie troszeczkę. No, ale w każdym razie tym będzie mi łatwiej jechać i chyba szybciej dojadę. Cholera, gdzie ja dojechałem? A nie, dobrze jadę. Bo tutaj jest przy rzece jakieś, przy wodzie. To jest jakiś spływ. Ale bez problemu będę mógł sobie tu podjechać chyba. Przydałoby się wrzucić jedynkę plus. O, bez problemu, człeniu. Patrz. No, także sobie podjadę bez stresu. Tu blokadę na chwilę włączę. I teraz powinienem odbić w prawo. Poszło. No i ta ciężarówka jest szybsza, więc tu zaraz będzie fajna droga. Ja sobie tam ładnie dojadę, odkryję te miejsca. Tylko ja się boję jednej rzeczy. Nie chcę brać specjalnie Tatry, bo ona już dostała nieźle w dupę. Muszę koniecznie odblokować warsztat, gdzie prawdopodobnie... Oh, fucking shit. Gdzie prawdopodobnie... Ta ciężarówka w ogóle sobie nie radzi na tych terenach. O, a kurde, jedynka plus, zapomniałem. Myk. Dobra. No słabo sobie radzi. Zdecydowanie mniejsze obroty w takich miejscach jak tutaj ratują dupę, ale no zaraz będzie fajna droga, więc nie będę musiał się przejmować tym specjalnie. Wyjedziemy sobie bez stresu. Odrobinę zwiększam te obroty. Okej, okay. Zwalniam. Zaraz wyłączę blokadę dyferencjału i możemy gnać. Dobra. O kurde, jaki kapeć w ogóle. Fajnie to wygląda, Smithers. Ja uwielbiam grać w tę grę ze względu na animację tych pojazdów. To od początku mnie fascynowało, odkąd pierwszy raz zagrałem w demo, które ważyło jakieś 200 mega. To jest niesamowite, jak z... Ile można wyciągnąć z gry, ile można wyciągnąć zabawy z takiej gry, która waży zaledwie 200 mega. W tym demie ludzie się bawili miesiącami, instalując różne mody, jakieś mapki i tak dalej.
Więc to jest świetne, absolutnie Speed Tires, że mamy do dyspozycji naprawdę wielki wachlarz modyfikacji i nie tylko, właściwie tylko głównie. No nie no, producenci, czy raczej twórcy gry też oferują bardzo dużo. Ostatnio wprowadzili przecież narzędzie do tworzenia modów. Też można sobie zrobić coś swojego. Natomiast ja korzystam już ze stworzonych i aby je wszystkie przetestować, to potrzebowałoby chyba 100 lat. I jest w czym wybierać. Zobaczcie, ja sobie zainstalowałem taką mapkę i ona jest zrobiona na naprawdę wysokim poziomie, jest świetna. Ja jestem ciekawy, jak się tworzy takie mody. Być może kiedyś sobie stworzę jakąś swoją mapkę, jeśli się tego nauczę. A podejrzewam, że nie jest to aż takie trudne. Moment, ja tu coś chyba widziałem na dole. Patrzcie, patrzcie. Tu coś jest. Tu jest ukrywanie. A więc możemy tam gdzieś na dół zjechać. Ponieważ odkrywamy i tak pojazdy, warto się zainteresować, aby się tam na dół udać. Tylko problem polega na tym, że... Oj, tam może być ukryty jakiś pojazd. Coś tak czuję, że tam może być. Problem polega na tym, że nie wiem, jak tam wjechać. Być może pod mostem... O, pod mostem widzę, że jest jakaś droga, a więc będę musiał... Dobra, skoro tak, to okej. Nie muszę się bawić w to. Weźmiemy sobie... O, ten samochód. O, proszę, on jest naprawiony. Ma co prawda koła szosowe, opony szosowe. Ale to mi nie przeszkadza, żeby tutaj dojechać. Niepotrzebnie... Nie, no, mam bardzo dużo... No, szkurde! To mnie tu zablokowało, ale zagadka. Za blisko jest to postawione w tym miejscu. To jest kolejny bug tej mapy. Niewidoczna ściana. Ja tym przywaliłem Tatrą właśnie. Kurde. Niedobrze, niedobrze. No ale tu jest warsztat. Może się uda jeszcze naprawić jakoś, jeśli go odblokuję w tym roku. Nie wiem. No, ale wracając do mapek, chciałbym sobie stworzyć jakąś swoją, jeśli nie będzie to zbyt skomplikowane. Twórcy dodali do gry jakiś developer tools albo coś takiego. Ojej, moja ciężarówka dość mocno jest uszkodzona. Zobaczcie, jak te uszkodzenia wyglądają. No, konkretnie. Także tam można tworzyć wiele chyba fajnych rzeczy. Gracze z tego korzystają. Dobra. W poprzednim odcinku widzieliście, że przejeżdżając pod mostem, przywaliłem również w niewidzialną ścianę, więc powolutku. Ojej, och, się wystraszyłem, że uderzę, ale tak się zmienia kamera jakoś dziwnie. Dobra, tu mamy ukrywanie. Myk, zobaczmy. No nic nie ma, są tylko budynki i w zasadzie rzeczy, które nas nie interesują. Więc wracam do swojej ciężarówki tu na górze. Odpalamy, puszczamy ręczny i jedziemy dalej w wędrówkę. No, także kurde, jest co robić naprawdę na tej mapce. No ale jeśli teraz odkryję dwa punkty i na tych punktach nie będzie ciężarówek, które pozwolą mi odblokować warsztat, no to moja przygoda na tej mapce bardzo szybko się zakończy, może nawet w tym odcinku, nie wiadomo. Będzie to ogromna wada, że nie będę w stanie odblokować tego warsztatu. Chyba że rozpocząłbym od nowa i dwie te ciężarówki, które miały właśnie punkty napraw przy... Ojej. Przetransportuję do warsztatu i nimi spróbuję odblokować, ale wątpię tak naprawdę, czy one jakoś się przyczynią do odblokowania tego warsztatu, bo one nie mają tych punktów warsztatu, one mają punkty napraw dla pojazdów. Dobra. Włączamy sobie napęd. No ja ten napęd na wszystkie koła wyłączam na drodze, na szosie. Zużycie paliwa wzrasta, widzę, że o 4 litry na minutę, jeśli mam włączony, jeśli włączam napęd na wszystkie koła. O, ojej. Muszę uważać na takie rzeczy. Także na tych wertepach powoli. No, jest to samochód z bardzo małym prześwitem jak na Spin Tires. Chociaż i tak ogromnym. Cofaj. Jezus. Nie? Zobaczmy sobie z przodu. Także, no, nie ma się co dziwić, że ja tam przywaliłem. Ale denerwuje mnie właśnie te niewidoczne ściany. Ja się czasami zagadam i...
No nie myślę o tym, że tu może być jakaś niewidoczna ściana i przywalam na pełnym gazie właśnie w ścianora. To mnie denerwuje. No ale dobra, damy sobie jakoś radę, myślę. W ostatnim odcinku w komentarzach ktoś mi powiedział. Właściwie nie w ostatnim odcinku, tylko ja używam teraz nowej kamerki do nagrywania siebie tutaj, do grania. I to będzie też kamera, która pojawiać się będzie na moich live'ach, na które zapraszam na moim drugim kanale. W każdym razie jest to nowa kamerka, która troszeczkę inaczej mnie pokazuje. Pokazuje, widzicie, cały mój tors właściwie. Dużo więcej widzicie, no nie? Ja się cieszę, że tak jest, bo czasami lubię jakoś gestykulować moją mowę i jakoś tam rozmawiać z wami w ten sposób, albo pokazać coś, że robię na padzie tak, a nie inaczej, albo pokazać wam, że piję sobie taką, a nie inną herbatę, no. Dla mnie to jest frajda po prostu i pomyślałem, że taka kamerka, która będzie więcej łapać, będzie ciekawsza u mnie na filmikach, a też macie taki lepszy, myślę, kontakt ze mną, prawda? Jak widzicie mnie lepiej, tak myślę, no. Nie wiem, wy wypowiadajcie się w komentarzach, czy jest lepiej, czy jest gorzej, jak wy czujecie. Jak każdy z was czuje, tak? O, bardzo fajnie, tu sobie pojedziemy prosto. Włączam napęd na 4 koła, bo tu już widzę, zaczynają się powoli schody, a raczej błoto. Dobra, wezmę sobie może manual. Okej. Ale widzę, że ta droga tutaj jest dosyć ubita, więc gaz do końca, nie będzie problemu, dyferencjał włączony, żeby szybciej sobie radzić z takimi podjazdami. No i w zasadzie cały czas na wprost będzie jakieś ukrywanie, z tego co tak mniej więcej zdążyłem się zorientować na mapce. Tak, to będzie gdzieś tutaj, pojedziemy sobie. Jest ukrywanie. No jestem bardzo ciekawy, co odkryjemy teraz. Ręcznie zaciągam. O proszę, coś tutaj jest. Type K700. I no to bardzo ciekawe, co to będzie. W zasadzie to jest on po drodze. No i bardzo fajnie. Odkryjemy sobie, co to jest i do czego on może nam posłużyć, jeśli do czegokolwiek posłuży. Tu mamy paliwo. Bardzo fajnie. Tylko paliwo paliwem, a my musimy odblokować warsztat, żeby na przykład móc przetransportować cholerne paliwo do pojazdów, które paliwa nie mają. Albo założyć... Oh man, tutaj będzie ciężko. Dobra, co musimy tutaj się przygotować? Nie, biegi są ok. Próbujemy powoli pokonać czy na pałę? Powoli. Powoli, powoli. No chyba nie jest tak strasznie. Ale środki ostrożności warto zachować. W takich przypadkach, gdy zaczynamy szybko kołami buksować. Oj, widzieliście, że są problemy. Chociaż tak naprawdę spin tires są... Jest kilka rodzajów błota, tak. No, w świecie też tak jest, tak? Jedno błoto jest bardziej gęste, drugie jest bardziej rzadkie. W jednym się bardziej zakopiesz, w drugim mniej. O, oh man, to nie jest ten. Ale to jest ogromny sukinkot. I pewnie jest bez paliwa. Sprawdźmy. Nie, jest troszeczkę zniszczony. I ma nawet paliwo, to ciekawe. Moment, ja muszę wycofać kawałek. Ale to jest potwór, to jest pojazd do wyciągania pojazdów innych z opresji i ojej, jest ogromny, to jest jeżdżąca jakaś barka, jeżdżący statek kosmiczny, nie wiem jak to nazwać, ale to jest przeogromny pojazd, nie ma skrętnych kół, ma jedynie taki przegub po środku, który się obraca jak w koparkach albo w jakichś ciężarówkach czy wielkich spychach, no tak. Więc tak to wygląda, wielki pojazd. Pokazywałem go przy okazji testów, modyfikacji oficjalnych Spin Tires, więc warto sobie też zobaczyć wiele, wiele innych rzeczy, które tam się pojawiały. W każdym razie, to jest bardzo ciekawa maszyna i zdecydowanie pozwoli przejechać przez każde wertepy i przetransportować każdą ciężarówkę wszędzie na zasadzie holowania.
Więc na pewno się przyda i fakt, że mamy tu paliwo oraz ciężarówka nie jest całkowicie zniszczona, cieszy. Dlatego jedźmy sobie dalej, zostawmy ją tu, ale moment, może lepiej będzie, jeśli ja ją zgaszę, bo może jak do niej wrócę, to paliwa już nie będzie. Więc tak, myk, jedziemy. No niech sobie tu będzie zgaszona, chciałem ją tylko odstawić, żeby mi nie przeszkadzała. Ręcznie zaciągnąłem, żeby też mi nie zjechała cholera, nie wiadomo gdzie. Dobra, tutaj mamy tak, wyłączam blokadę, bo tu będziemy chyba ostro skręcać, z tego co widzę. Bardzo, bardzo, bardzo fajna mapka, jeśli chodzi o zróżnicowanie terenu. Mamy asfalty i te asfalty też nie są takie hopsiu. Widzieliście, że potrafiłem 59 punktów z uszkodzeń stracić właśnie na samej jeździe po asfalcie. A też mamy takie wąskie drogi, jakieś skarpy, serpentyny, różne, różne fajne rzeczy na tej mapce się znajdują. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobrze, zerknijmy. Oj, tutaj może być problem. Mamy tam gdzieś w okolicy paliwo, ale to jest tam na wprost, widzicie? I ja będę musiał chyba zjechać tutaj, żeby tam się dostać. Innej opcji nie widzę. Powoli, powoli, powoli. Dobra. W hamulcach. Wykręcimy sobie. Okej, i gaz. Super. No i jedziemy sobie zobaczyć to odkrywanie i to jest właściwie ostatni bastion. Jeśli tam nie będzie pojazdu, którym będę mógł... Oh shit, tu wybuch jakiś granat albo C4, nie wiem. Ojej. Jeśli... Tam, tu jest woda nawet. Ja dziękuję, asfalt przeryłem. Masakra. Jeśli tam nie będzie... Tutaj nie będzie żadnego pojazdu, który pozwoli mi odblokować warsztat. No to naprawdę lipa totalna, to już koniec, koniec gry na tej mapie, przykro mi, krótki odcinek. Poprzedni był bardzo długi, ale okej. Dobra, co, tam widzę już jakiś pojazd, ojej, ojej, ojej. Słuchajcie, słuchajcie. Mamy tu paliwo. Tu mamy wielką ciężarówkę z wielką naczepą z plandeką. Jestem niezmiernie ciekawy, co to jest. I czy to chyba nam pozwoli odblokować ten cholerny warsztat. I założę się, że nie ma paliwa. Oh man! Really? No, taka jest magia modyfikacji. Ale pocieszam się faktem, że... Nie wiem, czym się pocieszam. Moment! Moment! Jeszcze nie wszystko stracone. Zawsze mamy przecież jeszcze tego wielkiego potwora. Tak, tak. Dobra, to, hamulce, gaz. Gaz. Ja. Ale skubana nie poddaje się. Nie, dobra. To nic. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze mamy wielkiego potwora, który czyha tylko na takie problemy. Tu mamy K700, który... O tak. Ona nie jest szybka, ta ciężarówka, ten pojazd, ten potwór, ten statek kosmiczny, ten driftowóz. To naprawdę nie jest szybki pojazd, ale zagwarantuję wam, że wyciągnie chyba wszystko zewsząd. Autentycznie. I zobaczcie, promień skrętu jest również duży. Świetnie animuje się cały ten sprzęt, ładnie to wygląda. Mamy niestety włączoną blokadę dyferencjału. Niestety, bo samochód skręca się sama, więc nie powinno to stanowić jakiegoś dużego problemu. I wielkich prędkości nim osiągać także nie będziemy. Dopiero włączyła się dwójka, no i jakoś tam coś ruszyłem. Oj, dobra, dziwnie naprawdę się tym jeździ. Nie ma co zapierniczać. Jeszcze nie włączyłem nawet napędu na wszystkie koła.
Autentycznie. A ten samochód już sobie radzi z tymi terenami, ale jeździ się nim dziwnie po takiej małej drodze. Zapewne nie jeden raz jeszcze będziemy musieli go użyć do czegoś tam. No i jak to nie wyciągnie, to ja nie wiem, co to może wyciągnąć. Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. Dobra, sprawdzamy. Koła tam, kurczę, blokują. Widzicie, jak się zgina zawieszenie? Dobra, na pewno na cztery koła. Jaka moc! Moment, moment. Przyciągniemy trochę linkę. A, hamuj! O kurde, prawie mi spadł. Nie będzie takie proste, jak myślał Lucek. Tam mamy las. Kurde, przez las z drugiej strony nie przeciągniemy tego dziadostwa. Ja! Jezus, jak to dziwnie wygląda. No nie da się, kurde, tego wyszarpać. Ja cię nie mogę. Dobra, do przodu, popchamy trochę. Ach, ale chciwowo popchałem. Ech. Dobra, popchamy. Wyprostujemy może, nie wiem. Już mi się kończą powoli pomysły. To się zahaczyło jakoś głupio o to drzewo. O! Jest! Ha, ha. Dobra. Teraz. No a pełnym gazie do tyłu. Moment, odpowiednio się odwrócę. Jak tu mamy drzewka? Okej, w miarę. I tak, do tyłu. I linka. Dobra, bez linki. Ojej, ojej. Szarpanie mi wtedy pomagało. Teraz chyba też pomaga, chociaż nie wiem, kurde. Okej, moi drodzy, ja chyba będę musiał tą mapę zacząć od nowa, bo ta naczepa się tak tu zakorzeniła, że ja naprawdę nie mam sposobności, aby jej uratować w jakiś sposób. Ją uratować w jakiś sposób. To jest masakra, ja ten odcinek nagrywam już drugą godzinę, próbując wydostać tą pieprzoną naczepę stąd. Ale się zakręciła jakieś gałęzie, drzewka, nie wiem co. Ja naprawdę nie mam siły, muszę na dzisiaj kończyć, ale jest taka moja przewaga, że ja znam całą tą mapę już na pamięć, więc następny odcinek to będzie po prostu ukończenie celu, tak myślę. Garaż semi-trailer, no nie wiem, może jeszcze przez las jakoś tam, ale kurde, tu jest strasznie gęsty las do diabła. Akurat sobie taki jest i ja nie mam jakby opcji żadnej, tak? Się tam zakleszczyło, to nawet nie wygląda, że to jest jakoś strasznie zakleszczone. Ale to jakoś niewidzialne, nie wiem, gałęzie, jakieś niewidzialne ściany tam są, nie mam pojęcia co. Jak tylko podłączę tam ciężarówkę, no to po prostu stoi w miejscu, tak? Może jeszcze tutaj jakaś opcja by była, no nie wiem, spróbuję, ale wątpię. I o, jeszcze tutaj jest rów oceaniczny, zapomniałem powiedzieć. Dobra, no nie wiem, tu jest jeszcze jedna opcja, że mogę ewentualnie tu spróbować coś zdziałać w ogóle, żeby to się jakoś ruszyło. Nie, tu jeszcze nie sięgnę. Cholera. Moja ciężarówka też się tutaj zahaczyła konkretnie raz o te gałęzie. Spadłem w ogóle raz na tą przyczepę, żeby spróbować ją... naczepę, żeby spróbować ją jakoś wyciągnąć. O, coś się stało. No i dupa, ona się tam gdzieś rusza, coś się dzieje. Tak, ale... no... nic się, kurde... więcej z nią jakby tam... nie da zrobić. Tak, ona utkwiła, kurde, w gęstym lesie, to jest katastrofa. Ale, patrzcie, patrzcie, o kurde. Dobra. Moment, wyłączę światło, okej. Może przez to małe drzewko jakoś przeciągnę. Tu wjadę w ten rów. Ojej, w to drzewko na pewno nie. Ale już się coś tam odbugowała. Moment. Dobra, zahaczyła się o tą gałąź, okej. Do przodu trochę.
I wyprostować i do tyłu. Okej. Okay. Ojej! Nie tak. Tak. Okej. Okay. O, fuck! Ja cię nie mogę. Dobra, muszę ją przyblokować, żeby mi nie zjechała. Wiecie, ale jaja! Ja tu sterczę 40 minut w tym jednym miejscu. Autentycznie, już straciłem nadzieję, już miałem kończyć odcinek. Ale fuck, miałem zaczynać tą mapę od nowa, o to mi chodzi. A tu się... Tu się nagle udało. Moment. Podjadę w ogóle tym dziadostwem, zobaczę, czy to się da wziąć, podłączyć, nie? Ta naczepa została zrujnowana. Autentycznie. Ona otrzymała tyle ciosów. Nie wiem, jakim cudem ją wyciągnąłem, ale jednak jakoś się udało. Cholera, to jest mistrzostwo. To jest naprawdę mistrzostwo, co tu się stało. Powoli, powoli. Nie chcę stracić jeszcze tego pojazdu. Tamten już tak jest uszkodzony, że to szok. Dobra. Okej. Dobra, dobra. Muszę ją stąd wyciągnąć, nie ma opcji, no. Moment, ja miałem taki pomysł, aby dać ją troszeczkę nad tą przepaść. Wtedy podjechać właśnie z tamtej strony i pomóc sobie. No innej opcji ja tu nie widzę, kurde. Podpórki są cholera schowa. O, fuck. Dobra. Tam jakoś zjechać, nie wiem. Jeszcze damage'a złapałem. No to jest jedyna opcja, tu kurde nie widzę innego rozwiązania. Moment, jeszcze tak sobie podjadę. Amulec. Dobra, uwaga. No. Need to move closer, jak to? Shit, dobra, próbujemy. No teraz musi być. Uwaga! Ja! Jest niesamowite, co tu się dzieje. O kurde, ja dziękuję, Lucek Mistrz, dosłownie. Jak ja to zrobiłem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale moi drodzy, ja już nie mam siły dzisiaj. Dostarczymy sobie tą naczepę już w następnych odcinkach. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście teraz ze mną. No, odcinek niesamowity, naprawdę nie spodziewałem się, że uda mi się to wyciągnąć jakimś cudem. Ale przy pomocy tamtej maszyny, jakimś sposobem, nie wiem jak, po prostu różnymi próbami, metodą prób i błędów, udało się. Fucking shit. Niesamowite, naprawdę. Mapa dziwna. To się nie powinno ogólnie zdarzyć. Ja powinienem wziąć sobie tą naczepę. Nie mam słów. Moi drodzy, zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego materiału. Jeśli dotarliście do tego momentu, to jesteście mistrzami. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa. ...tował na tych słabszych częściach lepiej niż na tych elitarnych. Ja się tak zastanawiam, jaką kombinację tuningu można tu jeszcze wymyśleć, aby te samochody rzeczywiście lepiej driftowały, bo naprawdę każdy samochód prowadzi się tu inaczej, a więc trzeba dostosowywać nie tylko te ustawienia sterowania, ale też dobierać odpowiednie części. I to jest normalnie